A na początek raportu tragiczny w skutkach wypadek drogowy w Czerwionce-Leszczynach. Wczoraj około godziny 17 kierujący Renault z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z drogi na chodnik i staranował idącego na różaniec do pobliskiego kościoła 15-latka. Niestety chłopak zginął na miejscu. 15-latek szedł tym chodnikiem w kierunku Dębieńska, kiedy nagle z naprzeciwka z drogi tuż przed nim zjechał samochód. Jak wstępnie ustalili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Rybnickiej Komendy, kierujący samochodem osobowym marki Renault, 26-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na chodnik i potrącił prawidłowo idącego 15-letniego chłopca, który w wyniku poniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego, był trzeźwy, pobrano również od mężczyzny krew, mundurowi zatrzymali również prawo jazdy kierującemu Renault. Obecny na miejscu prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Policjanci będą teraz ustalać, dlaczego kierowca nagle znalazł się na chodniku. Jak mówią mieszkańcy tej okolicy, do tej pory w tym miejscu było dość bezpiecznie. Jest oświetlone jak oświetlone, nie? No ale... No dawno za nie było nic takiego, no, tak powiem. Jak się taki wariat się trafi, jedzie 70 na godzinę, no to się nie dziwia. Policjanci apelują o szczególną ostrożność na drodze, szczególnie teraz, gdy szybciej zapada zmrok, a padające deszcz czy mrzawka utrudniają obserwację drogi.